Lekko zmęczony, ale z tego co widzę zadowolony i szczęśliwy, uśmiecha się, czyli żyje, dostał troszeczkę węgli. Marek Olej Olejniczak, witamy. Witam was w tym stanie takim wyjątkowym. My mamy stan wyjątkowy, nie tylko przy granicy białoruskiej, ale również tutaj, w UK. Bardzo blisko ale, mnie. Tak, i powiem wam, że pomimo to, jak się powinienem czuć, może jak wyglądam, bo niektórzy myślą, że to będzie, wiesz, fatalne w odczuciu, bo ludzie jak widzą kogoś, kto jest przed startem, to już mu współczują z daleka. Także proszę was, nie współczujcie mi, tylko mnie po prostu dopingujcie, trzymajcie kciuki, bo to jest o wiele fajniejsze niż współczucie, bo współczucie nie jest niczym ciekawym, jeżeli chodzi o życzenie komuś dobrze. Ale jak to może to na wstępie. Proszę? Jak ogólnie się czujesz? Jak dzisiaj woda? No wody jest coraz mniej. I do picia, i pod skórą, także to jest plus. To jest plus. Jedzenia jest więcej. Jedzenie, że tak powiem, po troszku przychodzi sobie, rekompensuje coś, czegoś jest więcej, czegoś mniej, a doceniamy to, czego nam brakuje później. Czyli tak jak było wody, wiesz, 10 litrów, to nie mogę już tyle opić, a teraz każdą kroplę byś gdzieś tam wylizał z dywanu, nie? Także no to tak z kolei rzeczy, no o to chodzi, wiesz, że to się wszystko poukładało. I jeżeli chodzi o samopoczucie, trochę dzisiaj dopiero dospałem, bo wczoraj ten dzień taki podróżny, organizacyjny, wiesz, zakupy i tak dalej. No, to nigdy nie jesteś w stanie być, musisz być gotowy na różne takie niespodzianki. No i to też wiadomo, że wytrąca, osłabia. Także ja spałem 3 godziny wczoraj. I dospałem dzisiaj dopiero tak między posiłkami, po prostu dosypiałem, nie? Po 45 minut, 2 razy sobie taką dżemkę zrobiłem, bo stałem o 5:50, sam widziałeś, pisaliśmy do siebie wcześniej rano i to byłeś zaskoczony, jak na mnie to było dość wcześnie. No, wiesz, spałem mniej, ale ja zawsze mam tak przed startem, że to jest taki prepowy budzik. On daje o sobie znać i jesteś taki gotowy cały czas. Wiesz, no wstałem wcześniej, bo tak naprawdę to podjarany byłem tym checkingiem, który miałem wykonać rano, bo wiesz, te pozostałe poprzednie, które były wczoraj po przyjeździe i wieczorem, to wiadomo, co tam jest, ta woda się gdzieś tam kotłuje, czyś jesteś bardziej obrzęknięty, bardziej płaski, różne, wszystko się miesza. A teraz jest stabilniej, po wyspaniu się, bo uważam, że sen najbardziej reguluje wszystkie procesy, jakie zachodzą, już nawet nie jedzenie, ale sen jest takim właśnie wyznacznikiem do tego, żeby stwierdzić tą formę taką odpowiednią, co się dzieje, czy jesteśmy gotowi na to, żeby chociażby naładowanie, bo to ładowanie nie będzie przebiegało odpowiednio, jeżeli nie będziemy gotowi w sensie regeneracyjnym. Tak? No i od rana, wiadomo, podjarany, żeby ten czek zrobić, ale czekałem na pewno, aż Fenning zrobi Ewelinie, bo mieszkamy naprzeciwko siebie. No to wiadomo, że panie mają pierwszeństwo, tak? A w ogóle maszyna mi pożycza maszynę do gotowania produktów i wiesz, musiałem być grzeczny. Ale maszyna jest w ogóle naszym tu motorem, także ma pierwszeństwo we wszystkim. Ma dużo do powiedzenia. I także po checkingu wreszcie się najadłem, bo wiedziałem dopiero co i ile. No i jak skończymy my właśnie nasz podcast, to mam godzinę później kolejny checking, żeby na skutek, wiesz, no to co zaszło, jakie zmiany, stwierdzić co dalej, no i takie kroczenie, nie? Ten dzień nie jest z góry ustalony, jeżeli chodzi o to, co mam zjeść, co mam zrobić, bo bardzo drobnymi krokami ten dzień przemierzamy i on nie jest taki z góry ustalony, nie powinien być z góry ustalony, bo naraz planując bardzo dużą zmianę i planując ją na cały dzień, to tak to można sobie planować wycieczkę za miasto, a tutaj naprawdę to jest, każda godzina to jest taki kroczek, który trzeba dobrze rozegrać. Marek, powiedz mi, wtrącę ci co do check-inów, prawda? Jak kontakt z Dominikiem, ogólnie w porządku? Rozmawiałam z nim wczoraj, powiedziałam, że macie wprowadzić w fenomenalnej formie, bo inaczej być nie może. Powiedział, że będziesz w fenomenalnej formie, więc jak ty stwierdzasz, jak oceniasz kontakt z Dominikiem i jego pracę ogólnie na ten moment? Wiesz co, na początku, w okresie, to cofnę się bardzo do okresu masowego, gdzie zaczynaliśmy współpracę,
Także wiesz, no niewiele się wtedy wydarzy. Ogólnie nie lubię okresu masowego. Sam wiesz, że to jest taki nudny, nieciekawy czas, chociaż wielu lubi budować, rosnąć, podnosić dużo. Ale wiesz, taki jest ten, taki dziwny ten okres. Niewiele widać zmian, bo ciało się nie zmienia aż tak ciekawie jak teraz w okresie przed startem. Także wiesz, pomimo to tak tych check-inów miałem dość dużo, bo na początku co dwa tygodnie, potem co tydzień, średnio co 8-10 dni. To wiesz, to było dużo więcej niż w czasie, gdy pracowałem z Mauro. No to nie ma takiej potrzeby, wielu trenerów nie uważa, że tak częsty check-in w okresie, wiesz, budowy, tak naprawdę powiedzmy pół roku przed startem jest tak bardzo ważny. Ale on przyzwyczaił do tego, żebym częściej go informował, raportował o stanie swojej formy i samopoczucia oczywiście również. Bardzo to dokładnie planował. Ten sposób swój prowadzenia raportów, który mi zaproponował, jest taki bardzo też fajny. No ale jeżeli już jesteśmy bliżej startu, to jest naprawdę drastycznie częste. Ja już byłem, wiesz, w szoku, jak robiłem co dwa dni, co trzy, a potem było dwa razy dziennie w okresie tym teraz ostatnim, bo kazał mi robić check-in rano, na szczo, potem po treningu celowo, wiesz, po napompowaniu się i tak dalej. No a teraz mam check-ingi co dwa posiłki, nieraz, no średnio co dwa, to trzy, plus jeszcze w ciągu dnia jakieś tam zapytania. On przestawił się na czas już ten tutaj mój, po to, żeby nastawiał sobie budziki, żeby być gotowym na to, żeby mi odpisywać. Odpisuje bardzo szybko, bo właściwie ja ledwo zdążę mu to wrzucić. On czeka z tym telefonem, kiedy dostanie ode mnie raport. Nieraz się spóźniam, tak jak dziś rano, gdzie musiałem poczekać, zanim Feniks będzie gotowy, żeby zrobić. Także wiesz, no wszystko się przesuwa. On jest bardzo taki skrupulatny co do pór trzymania posiłków, no bo teraz to jest bardzo ważne oczywiście. Także podoba mi się to, że ta dyscyplina, którą narzuca również sobie do pracy, bo jest osobą, która pomimo, że jest młodym trenerem, wiesz, wiek nie ma znaczenia, już to nawet może być kierowane w kierunku mnie, że to nie musi oznaczać, że ktoś jest albo za młody, albo za stary na coś tam, ale on to, co robi i jak podchodzi do tego, jest bardzo motywujące. I że ja widzę, że on tak bardzo poważnie do tego podchodzi, chociaż nie mamy jakiejś tam relacji takiej stricte przyjacielskiej, jak powiedzieć, z Mauro, chociaż nie powinno tak być, bo trener powinien podchodzić na zimno do klienta, do pacjenta, bo wtedy to nie ma czasu, w tym czasie nie powinno być miejsca na jakieś sentymenty, bo wtedy po prostu nie wychodzi. Nie zadziałasz, zaczynasz się zastanawiać nad czymś, a może będzie łagodniej, a może się dogadamy. Nie ma kompromisów. Kompromis może być związany tylko z sytuacją, gdzie może zdrowie jest narażane na jakieś ryzyko lub po prostu, no to musi być ta reakcja organizmu adekwatna do tego. Znaczy adekwatne powinno być zachowanie trenera do tego, co się dzieje. U mnie się nic nie dzieje, ja nawet nie marudzę, on rzeczywiście się pyta, czy coś jest nie tak. Nie, okej, okay. Po prostu nie ma co. Też chcę się pokazać, że jestem chociażby takim, można powiedzieć, twardzielem, że to po prostu normalnie przechodzę odpowiednio. I to mi się podoba, że oboje staramy się, oboje się nakręcamy. On, wiesz, trener nie pisze cały czas, nie powinien pisać, chwalić swojego klienta, zawodnika, że jest super, jest świetnie. To wolę, jak on mnie krytykuje. I takie krytyki oczywiście też często padały, czyli odnośnie jakiegoś szczegółu związanego z pozowaniem w trakcie checkingu. To no, były szczegóły, które on uważał za ważne. Plus jakieś takie gafy, można powiedzieć gafy, związane chociażby z dietą, bo oni mają trochę inne to liczenie tego, ważenie. Symetryczne jest u nich inne. Wiesz co, to jest takie niewygodne dla nas tu. Tak, bo u nas ja musiałem... nie ma, musisz sobie przypisać. Marek, przepraszam, że ci wtrącę, ale tak dodam do tego, co powiedziałeś, co do krytykowania i głaskania. Myślę, że trener powinien być świadom, kiedy pogłaskać, a kiedy mieć ten bat, prawda, tak jak mówisz. On w odpowiednim momencie wyjmuje piórko do głaskania, można powiedzieć, jeżeli mamy też bata w drugiej ręce, coś kontrastowego. I on we właściwym momencie powinien użyć takiej pochwały, bo on powinien stwierdzić, czy ona jest potrzebna w danej chwili, czy z psychiką, z zachowaniem, czy powinien ten atleta
jego dostać taką malutką dawkę takiej pochwały, żeby to mu się przydało. To nie chodzi o to, żeby on się nagle rozłożył, stwierdził, tak zajebiście, że po prostu on się już nie musi starać. To trzeba też wyczuć, jak dawkować chociażby pochwałę, nie? Ale i ono to, to robi odpowiednio, nie? Ale wiesz co, nieraz to wynika tak prosto płynące z serca, jest to, co on powie, napisze, że jest na przykład dumny, nie? Wiesz, to jest miłe, to jest takie, wiesz, to tak jak... To jest takie ojcowskie trochę. Tak, właśnie chciałem to wtrącić, bo są dwie strony. Czasami jak ojciec czy osoba bardzo ci bliska mówi, że jest dumna, to jesteś takie, no jesteś tak bardzo szczęśliwy, wyniesiony na ten piedestał, że tak to nazwę, a z drugiej strony, gdy osoba powie, nie, że ją zdenerwowałeś, nie, że doprowadziłeś ją do szałów nerwów, ale wiesz, co najgorzej boli? Zawiodłeś mnie. To jest takie po prostu... Drugie słowo bardzo, no... bardzo mocno powiązane z tym, z tą dumą. Tak. Duma, duma, zarówno duma i to zawiedzenie, to są dwa słowa oznaczające bardzo ogromne wartości i wartości, którymi się ludzie, niektórzy nie kierują w życiu i tacy, którzy jeżeli usłyszę takie słowa od osób, które mają wpływ na moje życie, na to, co się w nim dzieje, to bardzo mocno sobie biorę to do siebie. Pinku, jest z ciebie dumna? Proszę? Pinku, jest z ciebie dumna? Wiesz co, chyba ja jeszcze bardziej z jej jestem dumny. Nie wiem, jak cały czas się zastanawiam, jak ja jej to wynagrodzę, ale wiesz, ona jest od tylu lat ze mną, ale w tych przygotowaniach aż przychodzi samą siebie. Ona się stara więcej niż powinna, tak, no nie powinna się chyba tak bardzo starać. Właśnie głupio, ogóle, ale bardzo mi pomaga. Przepraszam, że ci wtrącę, ale czy tak naprawdę w ogóle jest powinność, w sensie, okej, okay, chcemy pomóc dla osoby bliskiej, ale nie mamy takiej, wiesz, powinności, że tak to nazwę, no bo to jest twój prep. Ty wiedziałeś się, na co piszesz, wiesz, na tej zasadzie, że ona nie ma obowiązku, żeby ci gotować i tak dalej, ale tak jak mówisz, ona to robi z serducha, bo cię kocha, prawda? Tak, a wiesz, ona mi kiedyś też pomagała w przygotowaniu posiłków, ale to było takie, powiedzmy, coś tam przygotowała i ja sobie dokańczałem, czy powiedzmy któregoś dnia robiłem, bo miałem wolny dzień, robiłem cały dzień, ja gotowałem, bo przy tym odpoczywałem, bo tak mi lepiej było. Miałem wkrętkę na mycie naczyń, takie rzeczy, musiałem coś robić, żeby się czymś zająć, nie? A to taki sposób na trzymanie diety, jak jesteś w chacie i nie masz innych zajęć, bo jak jesteś poza domem i robisz coś takiego na co dzień, to wtedy, wiesz, nie ma czasu, wiesz, zacząć przejmować tym, że jesteś na diecie chociażby, że ciężko, ale tutaj miałem jakoś, te przygotowania są może trochę cięższe, bardzo absorbujące czasowo, bo zupełnie inaczej się przygotowuje i ona, wiesz co, sama od siebie stwierdziła któregoś dnia, zaczęła mi szykować te posiłki, ale już tak do przesady, ja mówię, no okej, okay, no fajnie, no super, ale jeden dzień, kolejny dzień i zaczęła coraz bardziej się wkręcać w sensie nawet takim, żeby umilić te posiłki, takie sprawy związane z takimi czynnościami, które ja miałem, na przykład wychodzenie z psem, nieraz nie miałem siły, albo po prostu rano się spieszyłem, żeby zrobić ten pierwszy trening, to ona wychodziła. I wiesz, i takie tam, takie szczegóły, które mnie bardzo odciążyły i bardzo pomogły mi, żebym mógł się skupić na sobie. A w tych przygotowaniach bardzo się skupiłem na sobie, aż sam do siebie miałem pretensje, że jestem takim egoistą, wiesz, takie egoistyczne miałem odczucie, że za bardzo jestem zajęty sobą, że nic naokoło mnie nie obchodzi. Znaczy potem miałem takie zapomnienie jakby. Także chciałem szybko wrócić do tak zwanego tu i teraz i tak próbowałem nawiązać kontakt z tymi ludźmi, z rzeczywistością, na przykład z dzieciakami, to tak jakbym się im narzucał. Chciałem jakby zrekompensować swoją nieobecność, którą uważałem za bardzo długą, bo byłem zajęty sobą. Nie lubię takim być egoistą, zajętym sobą, ale wiesz, kulturystyka nas niestety tak pochłania, żeby osiągnąć to, co, czego chcemy, znaleźć się tam, gdzie chcemy, czyli na scenie i w takiej formie, którą sobie zaplanowaliśmy, to niestety wymaga nas do większego wkładu czasowego, zaangażowania niż powinniśmy nawet. Nie? Po prostu jest to bardzo trudne w dozowaniu i w zrozumieniu nawet. I osoby, które zrozumiały, które są blisko mnie, to one właśnie mi pomagają. I to ta ich wyrozumiałość jest najważniejsza, bo to, żeby ktoś wytrzymał z kimś, że Pingu ze mną wytrzymuje, że jestem taki, tak nie. Ona nigdy nie powiedziała, że i nie może znieść tego, że ja się przygotowuję do zawodów albo że ja tak się zachowuję, wiesz?
to ja kontroluję, staram się tak kontrolować, żeby ona nawet nie musiała o tym pomyśleć, że tak się czuje, ale mamy w ogóle takie jeszcze większe dotarcie w tym prepie, a jesteśmy po tylu latach razem, że... Wy jesteście już razem. Kurde, teraz jak tak powiem nie tak, to na mnie zajedzie. Wiesz co? 18, aha, 18. Bardzo. No, 18. Ale nie za długo. Jakoś tam tak przeleciało. Nie za długo, tylko że bardzo długo, prawda? No, nie. Wiele osób pewnie zada te pytanie i znaczy będzie wiele osób zciekawiło, bo często mówi się o tych makro i tak dalej. Czy wiesz, ile czego zjadłeś wczoraj i ile już zjadłeś dzisiaj tych białka, tłuszczy i węglowodanów? Może to jest niepoważne, ktoś uzna, bo wiesz, profesjonalista, który się przygotowuje. Ja nie sądzę, że to jest niepoważne, bo ty jesteś zadaniowcem. Ty dostajesz po prostu, wiesz, dany spis i to wykonujesz, prawda? I cię to może nie obchodzić. Tak, ale wiesz co, zastanawiam się oczywiście nad tym, jaką ilość czego przejadam. Zastanawiam się trochę też nad sensem, czy nad doborem tego. Ja tak w ciemno nie robię nic. Muszę sobie nad tym pomyśleć, ale jak już wspomniałem wcześniej, ufam Dominikowi i nigdy nie neguję tego, co on mi pisze. Jedynie dopytam się, żeby być pewien, żeby nie popełnić błędu, bo uważam, że lepiej głupio zapytać, niż głupio zrobić. To jest taka moja zasada życiowa. I nie liczę kalorii, nie wrzucam jakieś tam przeliczniki, czy mam tyle kalorii, bo ktoś, wiadomo, się pyta, a ile kalorii jesz? No to, ale co da, że ja powiem, że ja jem na przykład 3000 kalorii i co mu to da? To on to uzna, że to jest dużo, czy mało, czy za mało? To tak jak, nie wiem, są ciążeniami, to ile podnosisz, tyle czy tyle? Ja nie liczę. Ile ja potrzebuję, prawda? No tak, ale ja nie liczę, na przykład nie zapisuję sobie w notatniku, że zrobię serię i zapiszę, ile zrobiłem powtórzeń. No niektórzy tak robią, wiem, że to jest taka też szkoła, ja nie neguję, że to jest złe. To jest też jakiś sposób motywacji, jakiegoś zwiększenia progresu, wiesz, sposobu. Ja intuicyjnie trenuję. Niekiedy też jadłem, teraz nie oczywiście, ale intuicyjnie też jadłem. Bardzo mocno wykorzystuję intuicję, bo akurat to mam rozwinięte też na tyle, że ufam swojej intuicji. Dlatego tak robię, nie? Ale to znam też swoje ciało, swój organizm. U mnie akurat moja intuicja by bardziej mówiła nie jedz, nie jedz, nie jedz. W sensie, no ja jestem niejadkiem, więc wolę, żeby to było wszystko zapisane i tak dalej. To może inaczej troszkę cię zapytam. Na czym bazujecie? Na jakich produktach? Z czego? A, tak, bo odbiegłem od tematu, zacząłem, nie odpowiedziałem ci. Bazujemy na produktach, które stosowaliśmy wcześniej, na podstawowych, bo moja dieta oparta jest na podstawowych produktach, jeżeli chodzi o węglowodany. Płatki, owsiane, ryż i bataty, ale bliżej zawodów jest to, bataty tak mi do końca nie służą już później. One są fajne, bo mają może więcej tego błonnika i sytość jest inna, ale wcale mi one nie pasowały i bardzo się dobrze czuję po takim produkcie po ryżu i wszystko to jest związane z ryżem. Czyli zasugerowałem domowi, żebyśmy z tych batatów zeszli, ale on jeszcze i tak długo podtrzymał, jakiś był cel, tam do 2 tygodni co najmniej, żeby te bataty trzymać. Potem weszliśmy tylko na ryż i zasugerowałem mu, nie wiem, czy on miał to w planach, ale też chciałem wejść na rybę, przede wszystkim na rybę. Zrezygnowaliśmy z wołowiny też, tej co była przez jakiś czas i także tylko była ryba i indyk, w mniejszej ilości raz dziennie powiedzmy. Jajka nadal zostały. Jajka uważam za bardzo potrzebne rano i wieczorem. A białka jaje też. Płatki były, już nie są, bo też zasugerowałem cream of rice, żeby był cream of rice i ryż. Nic więcej nie mam z węgli i to jest idealne, jeżeli chodzi dla mnie. Jeżeli wiesz, cream of rice, no niektórzy stosują takie klejki ryżowe, też stosujesz, albo stosują cream of rice taki w postaci suplementu, bo są gotowe też creamy. Ja ze Stanów ściągnąłem sobie taki, który mi zawsze służył, ten prawdziwy, oryginalny i taki po prostu jem. No tam widziałem, przyjaciela dostałeś, którego pozdrawiamy tak serdecznie, bo na pewno będzie oglądał. Tak, Adam jest moim zaopatrzeniowcem, jeżeli chodzi o Stany, to jest też taki kulturysta, który uwielbia szkołę amerykańską. Ostatnio był chyba w telewizji śniadaniowej, tak? Tak. Tak, bardzo, super. Bardzo fajny materiał. Powiedz mi, Marek, czy dodajesz jakieś słodziki, coś takiego, czy to wszystko poszło, bazujecie na wodzie, żadnych nie ma napoi zero? Nie, żadnych napoi zero nie ma. Wiesz co, do kawy się przyznam, że stewie sypię. To tylko do kawy, sobie dla smaku, tak? Tak, no bo mam kawę jedną dziennie. Start masz w sobotę czy w niedzielę? W niedzielę, tak?
Sobota. Sobota, czyli jutro. Dobrze, super. O 20. Tutaj mam pytanie, bo kiedy wczoraj był ostatni trening, tak? Jak to była obiegówka jakaś, kiedy ostatnie nogi robiłeś? Nogi robiłem w niedzielę, chociaż wiesz co, ja zauważyłem, że ja nie, jak nogi mogę nawet zrobić we wtorek i one są dobre, bo nie tracę tej separacji, tak jak niektórzy potrzebują więcej czasu, to może wpływa na to, że ja bardzo inaczej podchodzę do fizjo. Tak. Fizjo uważam za bardzo ważną rzecz, jeżeli chodzi o poprawę separacji. I mam bardzo dobrą panią fizjo, która jest takim coachem, już się też nazywa coach. Ona pracuje na tkance w taki sposób, żeby też wpłynąć na powięzie i na separację. To bardzo mi w tym roku też pomogło. Także te nogi, pomimo to, ale nogi zrobiłem tak, jak Dominik kazał, zrobiłem w niedzielę. W poniedziałek zrobiłem i resztę treningu zrobiłem według kolejności, jaką miałem dotychczas. I mniej więcej ten trening wyglądał podobnie, tylko no, znowu intuicyjnie trenowałem, z nie takim naciskiem na ciężary. Bardzo mocno wsłuchiwałem się w organizm, żeby uniknąć jakichś niepotrzebnych kontuzji, ale trzymałem się trzonu plus ćwiczenia, które wpływały mocno na rozciągnięcie właśnie powięzi. Czyli w nogach trochę zmieniłem. No, zrezygnowałem z ćwiczeń typu martwy ciąg na plecy, takie coś. Nie chciałem ryzykować, to by i tak mi wiele nie dało. Nie, ale nie oszukujmy się. Tak, i do środy trenowałem, wszystkie partie przerobiłem według podziału tego splitu, który był, a w czwartek wczoraj trenowaliśmy w zajebistym klubie Emporium. Mega, no świetny po prostu. Trenowaliśmy tam z Eweliną, ona robiła też swój trening, Fenix zrobił swój, Fenix ma jeszcze trochę czasu do startu, także on mógł sobie już tak powariować. Ja chciałem wariować, ale wiesz co, no, miałem takie obrzydzenie do treningu, tak byłem zmęczony, ale jak się zacząłem wkręcać, bo była dobra muza i do tego jeszcze miejsce, no to musiałem się hamować, ale górną część ciała przepompowałem, bo około 10 dobrych, 12 nawet serii na partię i to wszystko. A po treningu spotkał mnie taki, wiesz, fajny surprise, bo miałem problem, to na story wrzuciłem. Nie wiem, pewnie działo. Cały czas śledzę wszystko. A no tak, bo ty śledzisz w ogóle wszystko, wiesz. Znaczy, jesteś najbardziej poinformowany. Nie wszystkich, ale śledzę tych, których warto śledzić. I teraz tutaj wtrącę, bo pytaliście Marka i Krystiana, mówiliście, żeby częściej nagrywali. Nagrywają, tylko wejdźcie na ich Instagram. Wpiszcie Olej przez Y, wyskoczy wam marka Instagram. Tam jest Marek Olejniczak Olej, IFBB Pro. Zresztą podlinkuję. W opisie będziecie mieli. I Krystian Wolski po prostu. I oni tam nagrywają. Jest tego naprawdę sporo, jako że Krystian też zmontuje vlog. Nie wiem, czy Marek będzie, chyba nie, Marek nie jest od vlogów, ale może to jest... Nie jestem od vlogów, bo dla mnie to jest Insta, zrobić story to jest wyczyn. Ale ktoś mnie namawia na vloga, to osoba, którą też znasz i osoba, której bym jedyna osoba, z którą bym właśnie współpracował z tym, Marcinem Drechną, tu go pozdrawiam, bo to jest człowiek, który robi taką robotę, że on dobrze nawet, że zmienił sobie nazwę tego swojego Instagrama, kameruje kulturystów, bo jest najlepszą osobą, jaką znam do robienia takiej roboty. A koleś wesela, to jest niesamowite, nie? I nie kulturystyczne wesela. Chociaż takie wesele by zrobił, jak nakręcił, to też by trzeba było go zabrać. Także on mnie namawia na vloga i tam te materiały zbiera. No chyba się zgodzę z tego też tytułu, że powiem ci, że mam taki dobry odbiór, jeżeli chodzi o ludzi. Dużo ludzi do mnie pisze z tak fajnym nastawieniem, że dla nich aż by się chciało to robić. Marek, bo ty jesteś prawdomówny chłop, taki chłop prawdziwy, który nie liże, wiesz... Nie klepie po główce, nie klepie po jajkach, mówisz inteligentnie, potrafisz się wypowiedzieć, nie robisz z siebie pajaca, wprost mówiąc, jak niektórzy, tylko jesteś sobą i ludzie lubią właśnie takie osoby, które są sobą i które coś reprezentują, a ty reprezentujesz bardzo dużo. I myślę, że naprawdę fajnie by było pooglądać z tobą vlogi, gdzie nie tylko może pokazujesz dietę i tak dalej, ale także życie poza, na przykład jak z synem wychodzicie na, właśnie on zajmuje się rolkami i tak dalej, tak, no to może i to. Na rowerem. Tak. No, jakbym wsiadł na jego rower, on nieraz mówi, tato, weź się przejeść trochę, wynikuś. Nie chce się rozwalić, a po drugie ten twój rowerek się połamie. No, to nie, on jest wytrzymały, bo on ma takie, wiesz, tutaj... No, wiesz, on już, to już jest taki wiek, że on już ucieka z chaty i już tam próbuje swoimi ścieżkami, nie? Także też wiem, rozumiem go. Ale spokojnie, życie prywatne,
nie lubię tak pokazywać życia prywatnego. To jest takie dla mnie, wiesz co, no dla mnie ważne, ale w szacunku dla tych moich bliskich, bo nie chciałbym ich narażać na taką niepotrzebną... Zawsze ktoś znajdzie się do gruzie po prostu, tak mogę powiedzieć. I tak. Może znaleźć się, bo tak jak my, jak już słyszymy te negatywne komentarze, to masz takie meh. No bo tyle już ich usłyszałeś, tyle już widziałeś swojej karykaturalnej sylwetki, jak to mówią, jak to ja słyszałem, jaki to jestem pokrzywiony, ty jesteś pokrzywiony, jacy to jesteśmy brzydcy i nie potrafimy niektórych rzeczy, trudno, okej, okay, my to rozumiemy, wiemy, ale jak bliscy, którzy nie są do tego przyzwyczajeni, to ich to może zaboleć. Ale jeżeli chcecie zmotywować Marka, to myślę, bardzo fajną opcją będzie w komentarzu na dole, napiszcie, zmotywujcie go, napiszcie, dlaczego byście chcieli zobaczyć Marka, co byście chcieli zobaczyć w jego vlogach, i tak dalej. Także myślę, że jeżeli poczytasz te komentarze... O, będzie ciekawsze. Dla mnie będzie łatwiejsze to, żeby tego vloga zmontować, żeby nie był za nudny, żeby był dla ludzi i konkretnym oczekiwaniom tak. Być naprzeciw. Marek, mam do ciebie ostatnie pytanie. Wiem, że tego pewnie nie rozkminiałeś za bardzo, ale jak obstawiasz swoje szanse? Oczywiście mówimy o jutrzejszym dniu. Tak. Powiem ci, że będzie zajebiście. Okej, okay. I tyle chciałem usłyszeć. Dziękuję bardzo moim gościom, bo Marek Goliniczek. Dobry jesteś tej. Ty no, ale powiem ci szczerze, widziałem formę, wiem, że już musimy kończyć, bo zaraz masz check-in z Dominikiem. Widziałem formę i naprawdę do tej pory nie powiedziałem tego tak w 100%, ale jest fenomenalnie, jest naprawdę to... To twoje fenomenalnie, to powiem ci, że lubię, jak to powiem. Ale powiem ci szczerze, że nie myślałem, że uda ci się wrócić do tego, co kiedyś było, wrócić albo nawet poprawić, bo ostatni ten sezon był taki, sam wiesz, trochę nie pykło, był taki naprawdę średni, a tutaj jest powrót tego oleja, co kiedyś. No taki był plan, poprawić wszystko plusy i dołożyć 10%. No i do tego... Wiesz co, dzisiaj z dołem gadałem, i mówi, że i ja mówię, no, że jest okej, okay, że fajnie mówi, to jest 85%, poczekaj do jutra. Tak, widziałem ten. No, dobra, okej, okay, to już w ogóle, nie? Widziałem na story właśnie, z Dominikiem też rozmawiałem, tak jak mówię, naprawdę bardzo pozytywny człowiek, ostatnio przeszedł troszeczkę problemów zdrowotnych. Już tak, ale już jest dobrze, już się wyprowadził. Tak, znalazł, bo by miał zatrucie. Męczył się z tym bardzo długi czas. Jakbyście chcieli, to na kanale Leo tam rozwinął ten swój problem, także tam możecie zobaczyć. Marek, nie wiem ci czego życzyć, po prostu, żebyś jutro wyszedł na scenę z takim nastawieniem jak dziś. Wiesz co, z tym życzeniem to jest tak, może się znowu rozkminię inaczej niż wiele ludzi to robi, bo to jest taki odruch, nawyk, żeby życzę tobie, żebyś tego i tego, nie? Ale wiesz co, wystarczy, niech nikt nie mówi czego życzy, tylko niech naprawdę szczerze, tak ja trzymam dobrze, kciuki szczerze od serca. Żeby dobrze o mnie pomyślał. I ludzie, którzy myślą dobrze o drugiej osobie, to naprawdę przyciągną same dobro. Także ja będę to czuł, że jesteście ze mną, bo ja odczuwam taką dobrą energię pozytywną. I naprawdę będzie jutro bardzo dobrze. Jestem przekonany, że zaskoczę nie tylko większość ludzi, którzy czekają na ten mój powrót, to tak też zująłeś, tylko zaskoczę siebie i tego mi najbardziej potrzeba i będę taki zaskoczony, wyjdę na scenę, to będzie ta pewność widoczna i wtedy będzie to właśnie to, co ma być. Dobra. Marek, dziękuję ci bardzo i tego ci życzę, a kciuki będę trzymał z całej siły. Moim gościem był oczywiście Marek Olej Olejniczek. Na dole napiszcie, zostawcie suba, łapkę, komentarz. Od razu mówię, żeby też sobie troszeczkę nabić, ale zostawcie komentarz, co byście chcieli zobaczyć i jaki vlog u Marka. Pozdro. Hej. Okay.